Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Urodzeni w czerwcu ludzie mogą być bliźniakami lub rakami po 21. Jestem rakiem 24 czerwca, ale wydarzenia w naszej kochanej ojczyźnie działy się wbrew pozorom nie pod koniec czerwca, a na początku. I było ich naprawdę kilka bardzo ważnych w naszej historii, szczególnie ostatnich lat. Weźmy pod uwagę rok 1979. Przybywa pierwszy raz do ojczyzny papież Jan Paweł II, znany nam jeszcze wcześniej jako Karol Wojtyła. Mało kto się spodziewał, że w ogóle Karol Wojtyła zostanie papieżem. No ale już jak został, to wszyscyśmy byli bardzo, bardzo radośni. No i przybywa do tego kraju gierkowskiego już pod koniec ery gierkowskiej, kiedy zaczęły się problemy nie tylko w sklepach, ale i polityczne. Jednak Gierek dla ocieplenia swego wizerunku, zresztą on zawsze lubił ocieplać, kto jest z lat 50., a nawet 60., to doskonale to pamięta, zaprosił właśnie naszego papieża, rodaka, do kraju. Oczywiście to miało być takie ocieplenie tylko, ale nikt nie sądził, że Jan Paweł II, Karol Wojtyła, powie Polakom to, co powiedział. A szczególnie powiedział nam, jak wszyscy pamiętacie, by duch zstąpił na naszą ziemię. Niech zstąpi duch Twój i odmieni oblicze ziemi, tej ziemi. Czy odmienił? No i to jest właśnie zasadnicze pytanie, bo mówi się, że Reagan, właśnie Jan Paweł II, spowodowali zanik komunizmu w Polsce, czy odstąpienie komunistów od rządów. Guzik, prawda, że się tak wyrażę. Sprzedano nas w 1989 roku przy okrągłym stole. Sprzedano nas drugi raz 3 lata później, w 92, kiedy był nalot, a właściwie ekspansja taka polityczna na rząd Jana Olszewskiego, i sprzedają nas do tej pory. Już mówiłem o partiokracji jako wrzodzie psującym wszystko. No, cały świat jest partiokratyczny, więc co tu się można wymądrzać? A jednak są kraje, gdzie nie tak partia rządzi na okrągło, jak tylko na wybory, chociażby Stany Zjednoczone. Są kraje, gdzie są okręgi jednomandatowe, jak Wielka Brytania. Są kraje, gdzie ta demokracja partiokratyczna jednak ma się wcale dobrze, a nie jak w naszym kraju, gdzie rzeczywiście ktoś, kto wygra, jest tak uwikłany w struktury partyjne, że nie może się z nich wyplątać. I co my na to? Ano, Kiszczak razem z Jaruzelskim, chociaż mówię, ten może mniej, miał upaprane ręce mimo wszystko, mimo że był przecież i prezydentem, później i wcześniej pierwszym sekretarzem KCPZPR. Kiszczak spowodował, że my w dalszym ciągu nie możemy wyjść z tamtego ustroju. Tak, proszę Państwa, my jesteśmy cały czas w PRL-u bis. I co byśmy nie powiedzieli, takie są realia. Nie pomogą tutaj nam takie chrzanienia, że mieliśmy w 89 roku poziom per capita dochodu narodowego 1/5 Stanów Zjednoczonych, a dzisiaj mamy 1/2 per capita, czyli na osobę. I nie pomogą, bo kto wie, co by było, gdyby nie było zaborów, gdyby nie było pierwszej, drugiej wojny światowej, okupacji, PRL-u, no i tych właśnie rządów. Myślę, że Polska byłaby jednym z piękniejszych
i zasobniejszych krajów, zasobniejszym nawet niż Niemcy, niż zachód Europy. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten miły czerwcowy poranek, w ten miłe czerwcowe dni, bo już czerwiec, proszę Państwa, czerwiec, który, a okolice Dnia Dziecka szczególnie, obfitują w wielokrotne imprezy, wszędzie, w całym powiecie są dni rodziny, dni dziecka, a więc my wszyscy na tych wszystkich byliśmy, ale również czerwiec to, proszę Państwa, straż pożarna lecia straży pożarnej i takie 90-lecie obchodziła jednostka w Rudzienku. Patrzę na drzwi, bo dzisiaj tutaj u nas w naszym nie domu towarowym centrum, a wspólnocie mieszkaniowej centrum, tam gdzie jest nasze biuro, gdzie nasza redakcja, trwają prace. Właśnie takie zgrzytająco, poruszające. No, zamówiłem sobie 20 minut przerwy i być może panowie dotrzymają umowy. A ja dotrzymuję umowy i gwarantuję Państwu fantastyczną okładkę. Na zdjęciu Jan Kosim z wnukiem i młodą strażaczką, druhną, bo orlęta Rudzienka rosną. Tam, gdzie Kosimowie w ostatnich latach dominowali w straży, gdzie zrobiono wiele, by załapać się do KSRG, czyli do tej służby strażackiej wysokiego poziomu, a za to, że tyle lat przepracowali społecznie, mają dzisiaj, w tym tygodniu, co słychać, okładkę. Jan Kosim z młodym narybkiem strażackim w Rudzienku, ale tym Rudzienku koło Dobrego, a nie koło Kołbieli, gdzie pojechała pani marszałek Orzełowska właśnie i się spóźniła. Trzeba mieć serce na nasze polskie czerwce. Do takiego wniosku doszedłem, pisząc w tym tygodniu felieton. Proszę to dokładnie przeanalizować. Janusz Korwin-Mikke ma rację. Rządzą nami te same twarze. Dlaczego nie rządzi Korwin? Mimo tego bardzo dobrego, według mnie, programu, by zostawiać Polakom, przedsiębiorstwom polskim, jak najwięcej w kieszeni, jak najwięcej w portfelach i na kontach. No, to jest tajemnica Poliszynela, powiedzmy sobie szczerze, bo gdyby pan Korwin-Mikke nie był taki raptusiewiczowy i miał elokwencję, no powiedzmy sobie wymowę, elokwencję to on ma, ale wymowę taką niezbyt szybką, troszeczkę streszczał się, jeśli chodzi o wymowę, ale przede wszystkim mówił bardzo wyraźnie. On wie, ja mu to powiedziałem prosto w oczy. To może by było inaczej, a może by sobie dobierał jeszcze innych towarzyszy broni partyjnej, bo przecież wiadomą rzeczą jest, że narodowcy, jako sami, liberalni narodowcy w Polsce nie wygrają wyborów, bo populizm zawsze weźmie górę. Obchody będą również w Mińsku Mazowieckim tego 4 czerwca, właśnie 5. Dzisiaj zobaczymy, wybieram się na dyskusję. Mam nadzieję, że zostanę dopuszczony do głosu, bo chcę powiedzieć, że ci, którzy chcą czcić 4 czerwca 1989 roku, są w wielkim błędzie, bo nas właśnie wtedy sprzedano. Któryś raz z rzędu. Tym razem to była sprzedaż wewnętrzna, handel wewnętrzny, bo przecież wiedzą Państwo, że po II wojnie światowej sprzedano nas w handlu, w obrocie zewnętrznym, a więc kraje zachodniej Europy po prostu nas zostawili na pastwę Sowietów i nic na to nie mogliśmy poradzić. Złota Sójka się szykuje w Cegłowie, można się do 12 czerwca zgłaszać. Kto wie, może i ja zechcę w duecie, szukam dziewczyny, może któraś zechce ze mną zaśpiewać, bardzo proszę, bo są właśnie takie kwalifikacje, będą nagrody, spore nagrody nawet. Pan Tadeusz szykuje, szef kulturoteki oczywiście, przy pomocy wójta oczywiście Uchmana, ale kategorie są dziecięce,
wczesnodziecięce, średniodziecięce, no i młodzież i dorośli. No i jeśli dziewczyna jakaś by chciała ze mną zaśpiewać coś na ludowo nawet, to bardzo, bardzo proszę. No bo przecież Sójka Mazowiecka jeszcze za świętej pamięci Danusi Grzegorczykowej była świętem jak najbardziej ludowym. Dopiero później ona stała się inna. Ale to ja też na ten temat mam swoją opinię. Wielokrotnie z Danusiąśmy na ten temat dyskutowali. Ba, nawet mój zespół Kurpie od Myszyńca tam występował podczas którejś z rzędu Sójki. Teraz już jest następne lata, chyba 2009 rok to było, a więc 10 lat temu. Mamy list do redakcji, list od pani Ani Duszczyk, dyrektorki szkoły w Żakowie, o wyjeździe do świętego miejsca. Gospa, Majka moja, tak śpiewają oczywiście Chorwaci, ci, którzy no, na co dzień obcują z kultem maryjnym Meczugorje. Właśnie tam wyjechali nasi wolontariusze z Żakowa. Spady medialne jak zwykle polecam, bo to warto, warto przeczytać. Podobnie jak i kalejdoskopy nasze, a w nich mamy o Zumbachu w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego, nowy szef ZDP, czyli o Zarząd Dróg Powiatowych, Sokół na Pływalni, to taka impreza, jesteśmy patronem medialnym. Proszę Państwa, Gańko Edukacyjny, Krzywe Zbliżenia, to o ławeczce, proszę Państwa, zakrzywionej w niedaleko dworca, którą miejsce emeryci sprośnie dosyć postawili, więc ja proponuję od razu namiot. No po co na ławeczce mamy się zbliżać? Lepiej w namiocie od razu i będzie sprawa załatwiona. No bo jak zbliżenie, to na całego. Ja wiem, że zaraz posypią się na mnie gromy o sprośność tego materiału, ale ja tak myślę i nikt tego ani nic nie zmieni. Uparty na standardy, wracamy na stronę piątą, to jest właśnie o architekturze Mińska, bo burmistrz chciał, proszę Państwa, żeby w osiedlach domków jednorodzinnych stawiać już bloki czterokondygnacyjne, a więc dosyć wysokie, no ale półtora dać miejsca parkingowego na jedno mieszkanie. To jakby prawda spowoduje, że tych terenów musi być więcej. No radni wietrzyli jakiś podstęp, za szybko Lipiński, Siusarczyk, no i wystąpili. Wszystko jest napisane, wszystko można przeczytać, jak to właśnie w Mińsku Mazowieckim ma być w przyszłości, bo mińscy architekci prą, a właściwie deweloperzy na to, żeby każdy kawałek miasta zabudować. Natomiast nic się nie mówi o rozszerzeniu granic miasta na razie, chociaż tam po cichu niektórzy chcą te informacje zamienić w czyn. No chyba tak szybko nie będzie, bo mieszkańcy gminy na to prawdopodobnie się nie zgodzą. Niezbędne agendy to rzecz o rynku pracy, o zmieniającym się rynku pracy w kontekście targów pracy, które były onegdaj i na których my również byliśmy. Nie byliśmy tylko w czasie wizyty parlamentarzystów, którzy wietrzą każdą sytuację, żeby się pokazać, w co słychać parlamentarzystów i innych VIP-ów politycznych nie będzie, proszę Państwa. Tak postanowiłem i tak się stanie, ponieważ mam dość partiokracji, mam dość tych, którzy szczerzą zęby i dają niewłasne pieniądze po to, żeby wygrać wybory. Jak zaczną dawać własne pieniądze, przez siebie zarobione, to ja ich wtedy docenię. Sumienie na dzielenie, a więc trzeba podzielić rozdzielność majątkową zrobić, bo mąż ma kochankę i wydaje na nią pieniądze. Żona musi zadbać o dzieci, matka, no i co zrobić? No, podzielić majątek. Ale jak to zrobić? No i właśnie u nas to wszystko jest. Orlęta Rudzienka, to co właśnie pokazywałem na okładce, nasza najnowsza okładka, strażacka, rzadko teraz się zdarza strażacka, więc tym milej mi było, żebym mógł pokazać Janka Kosima, fantastycznego człowieka,
z gminy Dobre, z Rudzienka. Przytyczki, pożyczki, dębę chce się rozbudowywać, kanalizować, wójt ma swoje racje, radni są w opozycji, sołtysi także, bo pieniądze, prawda, nie można zadłużyć gminy, ale, zobaczcie, ciekawe co z tego wyjdzie i skazy bojówki, to o Latowickim, właśnie drugim, bo mrozy były pierwsze, bo turnieju OSP, tam jest sporo tych OSP, 12 i Oleksianka, jak widzę tutaj z tabeli, wygrała. No niezły nawet czas, chociaż no 112 to jeszcze nie jest dużo, bo nawet poniżej setki punktów, oczywiście mówię o punkty, sekundy przeliczane są na punkty, więc to nie był duży czas. We wrześniu, 1 września PSP razem z OSP zaplanowało zawody powiatowe. No a wcześniej trzeba rozegrać oczywiście gminne. I właśnie się toczą. Już drugie były i teraz mamy cały czerwiec i lipiec właśnie te zawody w poszczególnych gminach. Duszy nie skruszy. Taki piękny tytuł. Ale jakiej, czyjej duszy? No cygańskiej duszy. Nic nie skruszy, bo cygan, Rom, teraz jak my mówimy, ale kiedyś to były tabory cygańskie. Tam przy ulicy, przy rzece oczywiście długiej rozkładały się, stąd powstała cyganka. Legenda głosi, że właśnie jedna z piękności, na cześć tej piękności cygańskiej powstała wieś czy osada cygańska. No a pod nim właśnie pod duszą cygańską Dzień Truskawki, Niedziela Truskawkowa w Dobrem. Plejada zespołów w disco polo, no i oczywiście zapewne będą truskawki. Piotrowa wciąż szałowa, to nasze zrzuty sportowe, właśnie Mazowiecka 15, chociaż to nie jest sportowe, tylko zapominamy o jednym, wszystko pięknie. Wygrywają Kenijczycy, jak zwykle, nasi też starają się i to bardzo, tylko zapominamy o jednym, chyba ani jednym słowem nie ma od lat już wspominane, że to jest dzieło Piotrka Siankowskiego, mojego serdecznego kolegi, który właśnie razem z tygodnikiem Co Słychać rozpoczął Mazowiecką 15, tak jak to się razem. To jest 24 i w tym roku również 24 lata w listopadzie kończy nasz tygodnik. Nasze ciało wydawnicze również. Porcelany do zmiany to znowu rzecz o igrzyskach samorządowych. Tutaj też twórcą tego był Mirosław Krusiewicz, to trzeba mu przyznać, ale rozwijają się te igrzyska. Też już 20 raz już zorganizowane zostały. Zmieniają się władze, a igrzyska trwają i też bardzo dobrze. Natomiast kwestia jest rozdzielenia mundurów od cywilów, służb mundurowych i zrobiono to, ale jeszcze trzeba zatrzymać wszystkich tych, którzy zwyciężali, bo nie ma komu dawać nagród. I właśnie to jest właśnie ciekawe. Zdjęcia są fatalne z uwagi na to, że kto inny dostał nagrodę, a kto inny ją odbiera. Czerwcowe rachuby, nasza liga piłkarska, no i mistrz sportu walki, złota załoga, wiosna w biegu, no i piątek mistrzowski. Wojtek Piątek znowu wygrał Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego na kortach właśnie przy Okrzei. No i bardzo dobrze, że wygrał. A więc stare wino coraz mocniejsze. Wydawałoby się, młodzi nacierają, a Piątek wygrywa. 11 reportaży filmowych mamy w tym roku. Mało noworodków. 2, 4, 6, 8, 9 tylko. Noworodku, a umarło, proszę Państwa, znacznie więcej, przynajmniej przez nas zarejestrowanych, bo mamy, proszę Państwa, aż 21 osób, na pewno więcej, bo to nieraz przechodzi z tygodnia na tydzień, nie zawsze mamy informacje, tak się składa. No i co? No i obwieszczenia gminy Mińsk-Mazowiecki o planach zagospodarowania. Warto przeczytać, bo to się dzieje w okolicach Mińska. A kto chce inwestować w okolicach Mińska, ten powinien o tym pamiętać. Nie tylko mieszkańcy danych wsi, a tu są i Królewiec, proszę Państwa, jest i okolice węzła. W gminie Mińsk-Mazowiecki węzła oczywiście z autostradowego. I proszę Państwa, jeszcze Brzuzę Żuków i tutaj też jest Brzuzę. Warto o tym pamiętać.
przystępując do sprzedaży bądź kupna ziemi. A ta ziemia jest ponętna, jak wszyscy o tym wiedzą. Tyle i aż tyle. Życzę Państwu, by czerwiec, mimo tego nawału imprez, był dla nas znakomity, byśmy już korzystali ze słońca. Mamy do 30 stopni ciepła. Na razie w słońcu, ale myślę, że i w cieniu niedługo tak będzie. Przyszło lato wcześniej, wiosna się opóźniła, lato przyszło wcześniej. Te pory roku się nam mieszają. Wszystko człowiek wytrzyma. Nawet to, że go czasami zmieszają z błotem. Mnie się to ostatnio nie trafiło, ale gdyby Państwu, to proszę pamiętać, że zawsze ta karma, jak niektórzy mówią, wraca. I nawet Donald Tusk ostatnio powiedział wszystkim swoim zwolennikom, no może ściskać to się nie powinniśmy, ale podać rękę trzeba. Dlatego wszystkim tym, którzy czują się zagniewani, a są w miejscach publicznych, trzeba uściskać rękę, trzeba podejść, uśmiechnąć się, może zagadać. A być może, tak jak z cygańską duszą mówiłem, że się zawsze otwiera na ludzi, tak samo i ci, którzy zboczyli już na te ścieżki gniewu, może zejdą na prostą drogę empatii i zaczną w końcu być ludźmi. Wszystkiego dobrego. Warto być człowiekiem, warto rozmawiać. Do widzenia Państwu, do zobaczenia za tydzień. Co słychać? TV.